Mając za patrona Janusza Kusocińskiego, w Legionowskim Gimnazjum nr 3 na sport stawia się właściwie z urzędu. To dlatego wymyślono tam imprezę, dzięki której uczniowie z całego miasta mogą pościgać się na bieżni. W środę międzyszkolny miting lekkoatletyczny szkół gimnazjalnych wystartował po raz ósmy. Konkurencje, które występują w tym mitingu, to bieg na 100 dla dziewcząt i chłopców, bieg na 400 dla dziewcząt i chłopców, bieg 800 dla dziewcząt, bieg 1200 dla chłopców oraz sztafeta 4x100, również w kategorii dziewczęta i chłopcy. Organizatorzy dbają o to, żeby zawodnicy z 6 miejskich gimnazjów czuli się niczym gwiazdy tartanu. Pomaga w tym dobra legionowska baza sportowa. Swoje robią też bloki, fotokomórka oraz prowadzący zawody ludzie z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dla nich blisko 200 uczestników to chleb powszedni. Tak jak dla Jana Skakluka, miejskiego popularyzatora biegania, który w środę ofiarnie zagrzewał uczniów do walki. Mamy profesjonalną obsługę sędziowską i to jest przede wszystkim takim plusem tej imprezy, że dzieciaki mają możliwość startowania tutaj na bieżni i po prostu pod jakby okiem profesjonalistów. I to zachęca, że na tych zawodach startują chętnie. Natomiast no, wyniki to już w zależności od przygotowania, od młodzieży, jaką dane po prostu szkoły posiadają. A no właśnie wyniki. Jak twierdzą WF-iści, świetne czasy zdarzają się rzadko. Wprawdzie gimnazjaliści mają aż 4 lekcje wychowania fizycznego tygodniowo, lecz mało kto biega na nie w podskokach. Moim zdaniem to jest tak pół na pół. Oczywiście nauczyciele na zawody, wszystkie osoby biorą, tak, i są osoby chętne, ale jest część takich, które nie za bardzo chcą ćwiczyć, unikają. Wina też chyba rodziców troszeczkę jest, że ciężko zmobilizować i rodzice nawet przykładają do tego rękę, żeby tam jakieś zwolnienie. Nie posądzam oczywiście nikogo, ale jest kombinowanie. Bo współczesna młodzież może i bywa zabiegana, ale rzadko w sensie dosłownym. Wcześniej było mniej innych rzeczy typu telewizory, komputery, telefony. Młodzież wychodziła i spędzała czas tylko na świeżym powietrzu i chyba, jeżeli chodzi o sport, to wcześniej było lepiej. Obecnie, żeby ktoś mógł się z kimś skomunikować, to wystarczy tak jakiś komunikator, tak, przez internet, tak, a w naszych czasach, jak byliśmy młodsi, żeby porozmawiać z kolegą, koleżanką, trzeba było wyjść na zewnątrz i wtedy się można było spotkać, porozmawiać, miło spędzić czas, a miło się spędzało czas bardzo często właśnie poprzez uprawianie jakiejś aktywności fizycznej. Nauczyciele wierzą, że teraz może być podobnie. Sprintem zrobić się tego nie da, ale już na średnim czasowym dystansie to realne. Warunek? WF powinien być ciekawy. Jest składziony przede wszystkim nacisk na atrakcyjność, tak, żeby zachęcić młodzież, bo nie oszukujmy się, największy problem jest zaangażowaniem uczniów na lekcjach, zainteresowaniem ich daną tematyką na lekcji wychowania fizycznego. Przedstawiamy młodzieży takie możliwości spędzania czasu wolnego, tak, na lekcji wychowania fizycznego, żeby promować ten zdrowy styl życia. Jedno jest pewne, zanim dotrą do mety, WF-iści będą się musieli zdrowo przy tym nabiegać. Najważniejsze, że już wystartowali.